Słuchajcie, nie wszyscy o tym słyszeli, ale ciekawostka jest następująca. Tym dronem, czyli Mini 3 Pro, możemy polatać w goglach albo Integra, albo DJI Gogle 2. I co ciekawe, nie musimy mieć motion controllera 2, czyli tego urządzenia, Pindolan, jak niektórzy mówią, albo jeszcze lepiej. Natomiast możemy też zrobić takiego haka, że najpierw łączymy się z tym kontrolerem DJI RC, a później włączamy gogle. Mamy komunikat, że to nie działa, ale działa to dość fajnie. Przed chwilą latałem. Da się to zrobić, trzeba mieć tylko oprogramowanie aktualne. Słuchajcie, zrobimy taki prosty i szybki numer, a mianowicie sprawdzimy, czy hak działa, jeżeli chodzi o latanie Mini 3 Pro w goglach, ale sterowanie radiem tym. Co robimy w takim razie? Mini już jest w powietrzu i jest połączony z tą aparaturą, wszystko gra. On jest tutaj 3 metry ode mnie, wszystko gra jak najbardziej. I teraz to, co chciałbym zrobić, to włączyć gogle i sprawdzimy, czy on mi się połączy. Trzeba pamiętać o tym, że aktualizacja jest zrobiona do najnowszych wersji, zarówno w goglach, jak i w dronie. Oczywiście nie mam włączonego w tej chwili motion controllera 2. I w tym momencie sprawdzimy zaraz, czy się połączy z goglami. Jak na razie obraz jest tak. Mam komunikat. Teraz, co ciekawe, zobaczcie, powinien być dość dobrze widoczny. Tak, że current remote. Komunikat brzmi tak. Current remote controller is not supported. Czyli obecny ten kontroler, ta aparatura nie jest wspomagana. Muszę troszeczkę zjechać niżej, bo mamy bardzo mocny wiatr. Continue use may result in flight safety risk. Czyli jeżeli będziesz tego używał, to może zaowocować to, czy mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania. Connect and use motion controller and control to control aircraft. Czyli oni rekomendują, żeby połączyć się w tym momencie motion controllerem. Ale to, co my sobie zrobimy, fakt, że mam słaby tutaj zasięg, polecimy może tam troszkę w bok i zobaczymy, jak to wygląda. Jestem od wiatru odgrodzony w tym momencie samochodem, drzwiami, bo bardzo wieje. Polecimy sobie na jakichś 2 metrach. W goglach widzę idealnie, rozłożę anteny, podepnę się. Widać bardzo ładnie, no, elegancko. Nie wiem, czy mi się będzie nagrywać, czy nie. Spróbuję nagrać to, co się da. Słab w dół. Record. Mamy nagrywanie. Dobra, nagrywanie mamy na pewno. Dobra, więc to, co zrobię, to polecimy sobie w tą stronę, tak jak teraz. Będę leciał bardzo nisko. Cały czas pokazuje, sygnalizuje mi sondy. Tak jak teraz. No i dajemy czad, słuchajcie. Na razie mam 14 megabitów na sekundę, czyli nie za dużo, ale obraz jest w porządku. Szkoda, że V2 nie zrobili kompatybilne. Mam dość silny wiatr. Jestem mniej więcej na 4 metrach wysokości i to jest dobra wysokość. Obniżę się ze względu na linię i za chwilę się troszkę podniesiemy. Dobra. No i tak to wygląda, no jest naprawdę bardzo ładnie. Śliczny jest obraz. I teraz pytanie, czy nagrywanie działa. Działa nagrywanie z poziomu tej aparatury. Polecimy sobie jeszcze dalej, ja się obniżę. Nie wiem, czy tam nie są jakieś sarenki nawet, czy źle widzę. Nie, źle widzę. To nie sarenki. Okej. W każdym razie, nie ma jakiegoś specjalnego szału. Ale da się latać na tej aparaturze. Mnie się ta aparatura bardzo bardziej podoba. I nie rozumiem teraz, oprócz oczywiście kwestii sprzedażowych, takich, że DJI chce sprzedawać wszystkim remote kontrolery 2. Sprawdzę, jak anteny. Jest tutaj ok. Trochę mi przeszkadza nos. Tak? Ciśnie mnie w nos. Tutaj ta nasadka. Musiałbym mieć inną gąbkę. 11 megabitów na sekundę, więc nie ma szału. Zasięg jest średni.
ale podaje mi odległość, wszystkie parametry i telemetrię mam. Z pod tym względem jest naprawdę super. Dobra, polecimy sobie równolegle do linii. Troszeczkę bliżej nas. A ja spojrzę, czy damy radę troszeczkę zwiększyć bitrate, bo na razie jest niski bitrate. 14 megabitów na sekundę. Nie wiem, dlaczego taka niska wartość. Jak ja jestem tutaj już mega blisko. Natomiast telemetria i odczyty są w porządku. Teraz możemy polecieć na drugą stronę. I zobaczymy, jakby zasięg zadziałał, jaki będziemy mieli zasięg, bo na razie jest full, aczkolwiek bitrate tylko 13. Jakby zadziałał nam zasięg, gdybyśmy przywalili w tą stronę przeciwną, czyli za mnie. Teraz lecimy za moje plecy. 65 metrów. W tych goglach nie widzę najlepiej, niestety, kurczę. No to jest ten ból. Widzę średnio. Poniżej 6 metrów na sekundę, on też z 6 metrów wysokości, on też sygnalizuje to, że są przeszkody. Dobra, 13 megabitów na sekundę, no to spróbujmy. Chciałbym się przepiąć w tryb. Teraz jestem w trybie normalnym. To spróbujmy w trybie sport, tak? Teraz troszkę szybciej polecimy. Tutaj nie ma nigdzie linii wysokiego napięcia. 12 megabitów na sekundę i HD, czyli obraz z gogli, mamy na poziomie 3 kresek. Teraz jest spot. Tak. Ja musiałbym mieć te gogle od siebie oddalone jeszcze z pół centymetra od swoich oczu i od nosa, żeby to sprawiało mi komfort. Nie widzę idealnie. Najlepiej lata mi się w okularach. Zdecydowanie w goglach DJI V2. FPV V2. No dobra, przekroczyłem 500 metrów, już właściwie jestem na krawędzi przepisów i mogę powiedzieć, że ten zasięg wystarcza. Jest ok, będziemy wracać. Da się polatać i można spokojnie. Dużo lepiej się lata dla mnie w tych goglach niż na motion controllerze. Dużo lepiej lata się z tą aparaturą DJI RC niż na motion controllerze. Ogólnie ciekawe doświadczenie, nie jest to jakiś szał specjalny, natomiast dajemy radę i to wygląda ok. Chciałem jeszcze popatrzeć na parę takich rzeczy, między innymi jaki jest wpływ na display, więc zjedźmy sobie niżej. Teraz jestem w sporcie, tak? Zjedźmy sobie niżej i teraz tak, parametry, jeżeli chodzi o już samą kontrolę, na przykład nad ekspozycją, settings, kamera, no da się tutaj zmienić. Nie wiem, dlaczego te parametry wchodzą na NTSC, bo tu mamy 4K w 30, może, bo ja miałem zawsze ustawienia 4K w 25, no ale tak czy inaczej widzimy, że da się to zrobić. Mamy tutaj punkt centralny i to bym chciał odznaczyć. Tak, storage jest, advanced camera settings też mamy, no to dobra. Sharpness, noise reduction, video subtitles, video coding format jest. A czy jeżeli przesunę teraz w górę na touchpadzie, to nie ma tej funkcji. Czyli tylko ustawienia mamy tu. Te nie, ustawienia kamery, tylko tyle. Nie za dużo. Ale jednak. Mam wrażenie, że nie mamy tutaj ustawień w ogóle, jeżeli chodzi o ekspozycję samej kamery, że wszystko jest w automacie. Nie mamy też, chyba że nie tutaj, że w innym miejscu. Zobaczmy jeszcze, tu się nie da wejść. Nie mamy możliwości, żeby przestawić lepiej. Video quality. Teraz się pewnie nagrywa. Dobra, spróbujmy sprawdzić jeszcze, bo być może nagrywałem obraz. Czy tutaj byłyby ustawienia ekspozycji? Nie, tutaj nie ma.
Tu nie mogę wejść też. Czy niewiele jest ustawień? No. Ciekawe, czy to rozwinął, czy to tak zostanie. Status. Dobrze. Settings. Control. FPV, metric. Dobra, mamy to. Display. Ok, chciałbym troszeczkę ten display jeszcze poprawić i przejść na setkę. Teraz jest większy. Ok, spróbujmy zrobić w takim razie jeszcze jeden przelot, krótki. Ustawienia są takie ubogie, rzekłbym, ale są. No i lecimy. Polecimy sobie troszkę dalej. Tu pomiędzy drzewami. Lata się no, tak spokojnie, ale dla osób, które nigdy nie latały w goglach, to jest wrażenie niesamowite. Dla osób, które latały w goglach, latały FPV 5-calowym dronem w trybie akro, no to są, to jest spacer w ciechocinku po deptaku. Niemniej jednak imersja jest pełna, jakość jest świetna, oprócz tego, że ostrości mi nie łapie na tych goglach oko na całym obszarze, to i tak wygląda to fajnie. Ja jestem z tego zadowolony. Jakość jest petarda, za blisko są troszeczkę soczewki, natomiast da radę i można na tym pociągnąć. Jak komuś zależy na przykład na precyzyjnych ujęciach, żeby polecieć dalej, tak? Bo wyobraźmy sobie, że chcemy polecieć dalej. Załóżmy tu, tylko przestawię się w tryb cine, czy ten normalny. Teraz prawie nie lecę. No to dajmy na to, że chcę przestawić się w tryb normalny. Czy jestem teraz w normalnym trybie? Jestem. Tak, teraz ruszam. I takie ujęcia, jak na przykład te, już będą ciężkie do zrobienia, jeżeli będziemy latać na samym ekranie smartfona, tak? Takie ujęcie jak na przykład, o, przelatywanie pomiędzy tymi drzewkami, tak? No to będzie mega ciężkie, praktycznie nie do zrobienia na smartfonie, ciężkie do ogarnięcia. A tu miniaczem jesteśmy w stanie przejść, nawet jak wieje, to musiał być troszkę wyżej. To jesteśmy w stanie ogarnąć fakt, że nas rzuca i to nie jest dobre sterowanie, ale jesteśmy w stanie ogarnąć bardzo bliskie przeloty. Wow, jakie to jest opóźnienie. Jesteśmy w stanie ogarnąć bardzo niskie przeloty właśnie tym dronem pomiędzy przeszkodami i blisko bardzo przeszkód. Więc nagrywając precyzyjne ujęcia, spróbujmy zrobić coś precyzyjnego, na przykład manualne krążenie wokół tego krzaczka, troszkę wyżej, tak jak teraz. Nie mam czujników z boku i nie wiem, co tam się dzieje, a pole widzenia jest średnie, ale widzicie, że dajmy gimbala, tak? Teraz jesteśmy w stanie nagrać to bardzo ładnie, pomimo, że nam wiatr wieje mocno, ale tego typu sekwencje idealnie można pociągnąć w goglach. Wiele bardzo precyzyjnych przelotów, na przykład tuż przy tym krzaczku, przy tak dużym wietrze, jak mamy teraz, nie? Spróbuję, nie działa nam ten klawisz, nie widzę też nachylenia gimbala, ale powiedzmy, że to byłoby mniej więcej to. I teraz widać, że da się. Trochę wkurzająca jest sygnalizacja, da się wyłączyć też sensory, ja tego nie robiłem. Ale mógłbym wejść do... teraz się... Settings, Safety, Obstacle Avoidance Off. I teraz mamy Obstacle Avoidance całkiem wyłączone. Dobra, spróbujmy w takim razie polecieć tam troszkę dalej. Przelecieć niziutko. Bo nie widziałem tego w testach. On mi bardzo słabo lata w stosunku do FPV. To on lata średnio. Ale spróbujmy polatać tak właśnie pomiędzy drzewami. Zaraz sobie zobaczymy, jakby to wyglądało. Teraz mam czujniki wszelkie wyłączone. I sobie lecimy. Ciach. Nawrotka jest zbyt dynamiczna. Pole widzenia zbyt małe. Ale mimo wszystko. Da się tak polecieć. Ciach. I tutaj pomiędzy drzewami przejdziemy może. Nie jestem przyzwyczajony w ogóle ani do nachylenia, ani do pola widzenia.
Muszę troszkę ogarnąć ten temat. Ale załóżmy, że tu, prawda? Na aparaturze ja bym się w życiu nie... na pewno nie porwał na takie przeloty. A tutaj widzę, że jak najbardziej jest to możliwe. Nawet przy takim deszcze, wietrze, jak mamy teraz. I tutaj sobie zrobimy jakiś przelot taki pomiędzy drzewkami. W trybie normalnym. Dobra, wystarczy. Słuchajcie, da się polatać na kontrolerze DJI-RC. Jest to hack. Zapewne jakbym przewalił, to byłoby ciężko z wyegzekwowaniem czy gwarancji, czy care. Ale fizycznie jest to możliwe. A my będziemy kończyć na dzisiaj. Wszystko poszło jak z płatka. I to połączenie jest bardzo proste. Aktualizacja całego oprogramowania plus do tego najpierw wystartowanie na kontrolerze i dopiero w trakcie lotu połączenie się z goglami i można podziałać. Super sprawa, fajnie, że te aktualizacje weszły. Trochę też utarliśmy nosa firmie DJI, bo możemy sterować zwykłym kontrolerem, nie trzeba wcale mieć motion controllera dwójki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Osoby, które zaczynają przygodę z dronem, mam warsztat bezpłatny, jak zacząć przygodę z dronem w 5 krokach. To pozwoli Wam na to, żeby dobrze zainwestować pieniądze i też wykorzystać na maksa drona. Natomiast osoby, które korzystają z Mini 3 Pro, zachęcam bardzo serdecznie do kompleksowego warsztatu, który pokazuje krok po kroku te poszczególne etapy, od pudełka po prace kreatywne, jak tego drona wykorzystać, jak z nim pracować, jak najlepiej te wszystkie jego cechy skorzystać, jak funkcjonalność jego też wyzwolić, prawda, żeby mieć jak najlepsze rezultaty i zadowolenie z tego modelu, bo skoro wydaliśmy tyle pieniędzy, no to warto też mieć świadomość, do czego jest zdolny. Dzięki Wam za uwagę, wszystkiego dobrego życzę i widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Cześć! Thank you.